Cześć kochani, witam Was w pierwszym filmie podsumowującym wrzesień. Kończymy trzeci kwartał tego roku, więc już tak dużymi krokami zbliżamy się do zakończenia. I teraz w tych podsumowaniach będzie dużo zakończeń i pierwszym takim zakończeniem jest zakończenie Pandad Palette. Mam tutaj ze sobą paletę Urban Decay Gwen Stefani, którą mogliście już oglądać wiele, wiele razy. I już sobie sięgnę tutaj po moją niezawodną kartkę do osłaniania lusterka. Oto jak ona prezentuje się w tej chwili. Skończyła się gdzieś tak w pierwszej połowie września, czym bardzo, bardzo mi poprawiła humor i umiliła codzienny makijaż. Jestem mega zadowolona. Oczywiście jestem już na to przygotowana. Mam kolejny projekt, w którym zastąpię tą paletę i coś, co będę mogła dla Was nagrywać w każdym miesiącu i Wam pokazywać. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Obliczyłam, że zużycie tej palety, nie od nowości, ale od stanu, w jakim się za nią zabrałam, zajęło mi ponad 1,5 roku. Zaczęłam ją zużywać w projekcie Denko w maju 2020 roku. Teraz mamy wrzesień i ona się dopiero skończyła, więc jest to 17 miesięcy, odkąd się za tą paletę zabrałam, czyli prawie 1,5 roku. Cieszę się, że ona wyszła z mojej kolekcji. Zużywanie jej dało mi dużo do myślenia, dało mi dużo w kwestii kupowania palet i kupowania cieni. Na pewno nie będę tak pochopnie sięgała po palety tam drogeryjne czy perfumeryjne i na pewno też nie będę robiła ogromnych zapasów, żeby te palety się starzały, ponieważ ewidentnie widać, kiedy cienie się starzeją. Robią się bardziej sypkie, łatwiej się kruszą, bardziej pylą, więc to jest taki znak, że cień już jest stary i ma dość. Natomiast cieszę się, że ją zużyłam. Nie przepadałam za tą paletą. Na początku, gdy ją kupowałam, myślałam, że to jest idealna paleta dla mnie. W czasie denkowania okazało się, że wcale tak nie było. Nie przepadałam za nią, te kolory mnie męczyły. Kompozycja też nie była dla mnie idealna, więc cieszę się, że jej zużywanie jest zakończone. I będę mogła zabrać się za coś innego, coś, co bardziej mnie cieszy. Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!